Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w World of Zin. Jestem Julius Vandal, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Schodzimy do kanałów. Znowu do tej gry schodzimy. W tej grze schodzimy do kanałów. I znowu są to kanały, które trzeba przejść. Dobra. Schodzimy. Co to było? Nie wiadomo. Chodźmy tutaj może. Brigida znajduje misturkę. To misturka oczywiście działa tak samo jak każdy przedmiot jednorazowego użytku. A właściwie to jest przedmiot z jednym ładunkiem tylko. Tu nic nie ma. Znajdujesz ostatnią... stronę ostatnią stronę dziennika, który przetrwał człowieka, martwego człowieka, która jeszcze raz tak mówię się, bo źle to przetłumaczyłem. Znajdujesz ostatnią niezniszczoną stronę dziennika człowieka, który martwego człowieka, która głosi: wciąż nie mam wskazówki, gdzie statuetka może być. Kanały są pełne potworów, a one zdają się przychodzić zewsząd. Muszę mieć się na baczności i patrzeć na moje plecy. Dobra. Coś było tutaj? Raczej nie. Dobra, czyli tutaj mamy wszystko załatwione po tej stronie. Idziemy dalej. Au. Znowu kolejna podka, kolejne rozwidlenie. Chodźmy może tutaj. Okej, niby to, jakieś popki działają, nie? Ale one są tak naprawdę nieaktywne, bo taki poziom odporności nożywioły już teraz, że możemy sobie podarować. Tu coś jest. Ławki? What the hell? Ale zielone, ta tekstura oparcia się zlewa z teksturą ściany. Zobaczcie. Ja przez chwilę myślałem, że to są ławki takie bez oparcia. One mają oparcie. Ale jaja. No dobra. Chyba nawet są z tego samego... Tak! To jest chyba ta sama tekstura, zobaczymy. No może nie ta sama, ale podobnie, jakby podobnie ciosana. Ciekawe. Dobra. Tutaj mamy. Może tak, najpierw tutaj. Kolejna miksturka. Natomiast tutaj mamy co? Knowing how to pray properly can certainly come in handy when the going gets tough. I can teach you for 10,000 gold. Pray master? Nie, dziękuję, już umiem. Natomiast tutaj nie ma nic. Dobra, szukamy dalej w takim razie. Czyli tutaj. Lakeside oczywiście jest malutkim miastem w porównaniu do takiego Sandcaster, więc raczej nie powinniśmy mieć problemu z szybkim przejściem tych kanałów.
To było tylko jednorazowe, okej, dobra. Powinniśmy mieć problem z szybkim przejściem tych kanałów, szczególnie, że już tutaj mamy wyjście kolejne. O, wybaczcie. Ale mam sezon. Już mi się zaczął. Jest przecież maj, nie? Zaczyna to dziadostwo wszystko pylić. Mimo, że wentylację mam włączoną na okrągło cały czas w domu, to... Nie polecam. Okej, okay, to wszystko w takim razie jest wybadane. Wyeksplorowane. Natomiast tutaj... Są dwoje drzwi. Dobra, chodźmy tutaj w ten. Au. Niech zgadnę. A, proszę bardzo, statuetka. Smoka. Świadomy to, po co tutaj przyszliśmy, ale jeszcze nie umieszkam sprawdzić parę innych rzeczy, bo w tych kanałach zawsze można trafić na coś interesującego. Zwłaszcza w takich kratkach ściekowych, nie? Jak tutaj. Okej, okay, tutaj. Dobra, co my tutaj mamy? Znalazłeś ostatnią zachowaną stronę dziennika tego martwego człowieka. Głosi ona. Wiedźmy nie znajdą mnie tutaj. Być może mogę użyć jednego z tych wyjść z kanałów, by wydostać się do miasta i uciec, nim ktokolwiek zdąży mnie znaleźć. Wszystko to było takie nagłe. Kto mógłby wiedzieć, że wiedźmy spiskują, by... No i się tu urywa. Nie wiadomo, na czym wiedźmy spiskowały i o co tutaj chodziło w tym wszystkim. Dziwne. Mam jakieś dziwne wrażenie, że tutaj te kanały powinny mieć jeszcze coś tutaj na górze. Zaraz się przekonamy. Tutaj w porcie było zejście do kanału, chyba którego żeśmy... Gdy? A, widzicie? Opłaca się. Bo coś tu mogło być. Pytanie brzmi, co? Thank you.
Wyjście. No już mamy odpowiedź. Patrzcie, jakie to szybko, jakie to zakumulowane dziadostwo było. Dobra, wróćmy się w takim razie na zachód i poszukajmy wyjścia. Będącego jak najbliżej. Kanał. No niech będzie, znaczy wyjść, no dobra, niech będzie, nieważne. Chciałem wyjść jak najbliżej wyjścia z miasta, ale się nie udało. Dobra, możemy wyjść już z Lakeside. Udać się do miasta, niech będzie to nawet Sandcaster. By wziąć poziomy i się uleczyć. Uleczyć? Nie. Już poziomy i się sprzedać i sprzedać wszystkie te graty, jakie mamy na sobie. Okej. Szkło i żelazo. Sprzedaj. Wszystkie te jednorazowego użytku przedmioty sprzedamy. Miksturki zamiany w ciało. Mam zaklęcie, ale... O kurde. A dobra, trudno już. Nic się nie stało. Magical Charm, Gold Charm. Wszystko jest. Jeszcze zobaczmy, czy ktoś nie miał na programowo jakiegoś miecza, czy czegoś jeszcze innego. Dobra, chodźmy teraz do trenera i się wyszkolmy. Tutaj Soldier's School. You wanna train? Yep. Pretty good. Oh boy. Pretty. Get lost. Get lost. Get lost. Get lost. Pretty good. Brigida nauczyła się wszystkiego, czego możemy jej nauczyć. Czyli co, mamy 50 poziom, tu do 50 poziomu jest chyba, tak? Tak. Wychodzi na to, że tak. Już do 50 poziomu. No nieważne. 50 poziom, czyli tu jeszcze oni mogą 8 poziomów, ona już nie, będzie mogła się nauczyć tych poziomów. Mam patrzeć w Sandcaster. Na szczęście Sandcaster to nie jedyne miejsce, gdzie możemy uczyć się naszych bohaterów. W
jest kilka takich jeszcze miejsc, jest jedno miejsce takie przed ostatnim miastem, jakie możemy znaleźć w tej grze. I nie, Nekropolis nie jest ostatnim miastem, od razu mówię. Dobra, mi się wydaje, że możemy spokojnie już wrócić. Na szlak rozstaje. I tutaj. Iść wzdłuż gór do Nekropolii. Z tego co pamiętam, Nekropolia. O kurde. Nie, tu jest pustynia, ja tu nie chcę. Dobra, dobra, jest wszystko ok. Można potrzebuje odpoczynku. Dobra, to odpocznijmy. Mamy jeszcze troszkę czasu, więc myślę, że możemy do Nekropolis dojść. Dzień ochrony i ochrona przed żywiołami. To jedziemy dalej. To są generalnie te wszystkie góry, tak? Jakie? Au. Jakie są do znalezienia w grze? O właśnie, tu jest dolina, dolina Gryfów. Gryfons Valley się nazywa ta lokacja. Dobra, to jeszcze tutaj te góry odkryjmy sobie. Co same gryfy też dostają sporo doświadczenia. I am the Queen's Knight. I have a question to ask of thee. Kto mnie wysłał? Na razie nic mnie nie wysłał do ciebie, więc. Thou speaks with a forked tongue. Fork tongue, czyli gadzim językiem, tak? Spoko, panie rycerzu. Jeszcze do ciebie przyjdziemy. Ale warto zapamiętać, że on tutaj jest. Natomiast Nekropolis jako miasto leży pomiędzy pustynią a terenami wulkanicznymi. Z kolei to jest ciekawa rzecz, ten namiot. Bo I am Frida. My name you have heard and you have come to me to learn how to climb mountains. My lessons are not cheap and you must pay me 5000 gold in advance. Frida. Mountaineering. Tak, żeby się do niej dostać, musielibyśmy przejść przez pustynię, albo przejść przez góry, które są na północy i na południu przed nami i za nami. Innymi słowy, jeżeli byśmy chcieli zacząć grę w takim razie bez jak to się mówi,
przechodzę nie najpierw z czwórki, tylko od piątki. To jest oczywiście trudniejsze, ale wykonalne ponoć. To byśmy się najpierw musieli tutaj udać do niej i jeszcze do tego jednego gościa, co był przy chyba świątyni Bark, albo tam niedaleko Wróżek. No w każdym razie... gość, który uczył pathfindingu. Dlatego to jest jeszcze jeden argument do tego, żeby zaczynać grę od czwartej części, ponieważ w czwartej części pewne umiejętności są łatwiejsze do zdobycia. Dobra, chodźmy tutaj. O, mamy tutaj właśnie nekropolis właśnie. No wiecie co? Ja sobie szybciutko jeszcze tutaj zrobię eksplorację. Już na... na tych terenach. O cholera. Hydry cholerne. Dobra. Dobra. Jeszcze tutaj sobie dla tych... teren górskich zrobię eksplorację i wrócimy do... Zakazana strefa. Trzymać się z daleka. Strach na wróble, nie? Strach na wróble, a raczej strach na ten. Na śmiałków. Okej. Przedobrzyłem chyba. Ale nic się nie stało. Nic się nie stało, bo właśnie o to mi chodziło. Zróbmy sobie odpoczynek tutaj na tym terenie, co? Dobra. Protection, Day of Sorcery i ochrona przed żywiołami. Kurde, trzeba będzie ci naprawić rzeczy. To będzie drogie jak cholera. Dobra. Ale muszę to zrobić. Muszę to zrobić. Dobra. To tak, zróbmy może tak. Chodźmy pod nekropolię. I tego Snake'a. Wunsza. Nie wiadomo, co to jest, jakaś jaszczurka, cholera wie. Okej, tu mamy nekropolię. Więc tutaj zrobimy sobie koniec odcinka. Ja jeszcze między odcinkami postaram się ten region cały tutaj wymapować, bo już widzicie, że tutaj jesteśmy daleko terenów za górami, nie? Tutaj na wschodzie jest pustynia z kolei, na którą jeszcze nie będziemy wchodzić, ale dobra. Tak czy siak, moi drodzy, dziękuję wam tutaj bardzo za
oglądanie. Ja bym już Wanderf, to było World of Zing następnego odcinka. Na razie cześć, w następnym odcinku Necropolia.